Siemanko wszystkim. Dzisiaj mamy ostatni dzień siewu rzepaku. Sieję rzepak już od wczoraj. Wczoraj zasiałem 14 hektarów. Dzisiaj kończę to pole jedno, to jeszcze tam mam przez drogę kawałek 3 hektarowy. Tu mam w dwóch kawałkach, on jest złączony, tylko jest u wrotciami jest złączony i pod ścieżki jest złączony, tylko tu dżąba idzie przez środek. Jedno ma 3, a drugie ma 4, to mamy 7 hektarów. To już kończę. Sieję case'em 85C Farmalem z agregatem aktywnym. Za sekundę wam pokażę, tylko chcę stanąć w takich bryłkach większych i pokazać wam, jak wszyscy wiedzą, że piachy ciągle wale trzeba wyłączyć. Powiem wam w spalaniu, bo cały bak wczoraj zasiałem 14 hektarów. 14. Tak, 14, tylko zasiałem 4, bo byłem trochę w baku i pojechałem się zatankować do pełna. Faktury mam z dzisiaj. Zastawię swoje dane może. O. Faktura jest z dzisiaj i wynosi na kwotę 400 zł. Czyli mi wychodzi, że pali gdzieś 40 litrów. 40 zł na hektar wyszło. Czyli mamy po 5 zł paliwo, 8 litrów na hektar. No i tyle. Pokażę wam. Sucho u nas jest. Nie padało już. O, kupę. Padało kupę czasu. Takie mamy bryły. To jest kejsik 85C, on ma 86 koni mechanicznych i jeździ z taką broną. Jedną to na budówkę, którą robiłem do silnika Danaga sam. No i tu jest wszystko, te rurki weźle, to wszystko jest całe robione. I tak mamy, poprawione jest mięciutko, fajnie. O. Robimy gdzieś na taką głębokość. O. Tak gdzieś z tyle robimy ręki mą brudną, bo przekładałem rzepak, bo tam było w jednym miejscu nasypane więcej. I teraz robię ścieżkę technologiczną. No i powiem wam, że jestem zaskoczony, jak sobie ten mały skoreczek w tym wszystkim radzi. Wczoraj siał łeb tam za górką, za lasem. Tam się strasznie kurzyło. To nawet widać. Dzisiaj się sieje bardzo fajnie. Bardzo, bo chłodno jest. Wczoraj była klimatyzacja cały czas na czwórkę, a dzisiaj jeżdżę na jedynce. Jedyny minus, co dla mnie jest, to za małe obciążenie. Bo jakbym miał nasypaną skrzynię zboża, to go dźwigę. No i jeszcze myślę, czy nie dokupić motuza i zrobić jak zrobił John Deere Perkins, że ma wał z przodu. W traktorze syf, brudno, było posprzątane, ale wiadomo, jak ci kurzy. Tu mam komputer od tego, od siewnika. Ścieżkę mam ustawioną i nie potrafię go rozgryźć, mam ustawione na piątkę. Pykam tak, nie mam ścieżki i liczę sobie. O, już mam ścieżkę. No i tyle. Case ma przepracowane. Czekajcie. 458 motogodzin. No. Głównie chodzi u nas z prasą.
z rolką chodzi u mnie, z pasówką. I zapryskiwaczem. Do agregatu, no podpięliśmy go eksperymentalnie. I jak sobie on radzi, no i jesteśmy zszokowani po prostu. No, spalanie 8 litrów na hektar broni aktywnej uważam, że jest super moim zdaniem. Oczywiście znowu będzie, że o, wolno jeździsz, jeżdżę między 7 a 9 na godzinę. Jak są większe skały, większe tego bryły, to muszę zwolnić, żeby to jakoś w tym polu wyglądało. Ja nie jeżdżę na szybkość, bo już biegiem trzeba. Nie, powoli. Nie spiesząc się, wczoraj zasiałem gdzieś tak gdzieś od 10. Od 11, bo wyjechało z rana, ale potem miałem przestój, bo był wyjazd. To tak gdzieś od 11, potem od 11, o 14 zjechałem do domu na CPN. O 15.30 no bo byłem na polu i do 11 w nocy gdzieś zasiałem 14 hektarów. Jakoś zwykły wynik dla mnie. Jeżdżę tutaj dwójką, czyli na polowych, niepełzających dwójką, a tu jeżdżę trójkę mam wbitą. Jak jest lżej, to jeżdżę na zającu. No jak ciężej, to po prostu wałek mam na 540 zwykłe, bo ja mam 540 i 1000 eko. No. Malwina mi posprzątała w traktorze, ale się ukurzyło, bo gdzieś podziałem tę ślepkę, no i szły tu nawet te kable od komputera, ale tutaj powinna być taki otworek mały i tu mam wszystko poustawiane, moc udźwigu, tu mam prędkość opadania, falowanie i tu mam głębokość i tu sobie dźwigam góra. O, jakoś traktor przesadnie z tym nie ma. Dobra, pokażę wam jak to działa, jak to idzie. Rusza 300. Nie ma jakoś ciężko bardzo. Normalnie jest obciążony traktor. O, tu widać jako... Tu też mam tak ustawione, bo nie mam znaczników. Nie używam, bo różnymi traktorami sieje i musiałbym ustawiać pod tego, a tak to tak mniej więcej wiem jak to trzeba. No i tyle, jakbyście chcieli coś więcej, to mogę dodać, bo dzisiaj ten film może dodam, a raczej nie, bo będę pryskał jeszcze biegiem, żeby jakąś wilgoć była gleby, muszę opryskać, to może go dodam jutro, tego vloga, jakąś tam wypowiedź. Jeszcze chciałbym zrobić film, taki sklejek kilku filmów i opinię. Konkretną taką już opinię, bo raz zrobiłem to wszyscy, a nie pokazałeś tego, nie powiedziałeś o tym. Taką konkretną opinię chciałbym ustawić do kilka maszyn, z którymi ten traktor współpracuje, powiedzieć z jaką prędkością jeżdżę, co i jak. I żeby to każdy mniej więcej wiedział i naświetlone miał. To tyle. Jakbyście chcieli więcej takich vlogów, to piszcie w komentarzach. Na razie, cześć.